Cześć, witajcie. Dzisiaj sobie pogadamy o roślinach przed tym przedświątecznym czasem. Jakoś nie miałam dziś inwencji twórczej na film, nie miałam jakiegoś pomysłu, ale pomyślałam sobie, że o roślinach to zawsze warto pogadać, a mamy przecież taki ciężki okres dla tych naszych roślinek. No, powiem Wam, że moje też niektóre radzą sobie gorzej, więc jeśli u Was tam są takie, które cierpią z powodu tej pogody za oknem. Bo nie wiem, czy pamiętacie, jakieś 2 tygodnie temu miałam tu okna przedświąteczne, jeszcze lampeczki sobie zapaliłam i w ogóle. No to od tego mniej więcej czasu, jak spadł ten śnieg, to słońce wyszło takie, że intensywne, fajne słoneczko, to może poświeciło ze 3 razy i to by było na tyle. A większość czasu mamy albo delikatną mgłę, już o śniegu to już dawno można zapomnieć, już tydzień czasu, jak go nie ma, już się roztopił, zapomnijmy. Gdzie są tylko takie większe hałdy, one się jeszcze topią, ale wiecie, ale o śniegu, no trudno, mówi się, trudno już po śniegu, już po zimie, przynajmniej chyba w tym roku, bo tak sobie zerkałam w pogodę, ale ma być tak mniej więcej 5-6 stopni. Niestety wciąż takie pochmurne dni, niestety to słońce coraz rzadziej wita, przynajmniej tu w moich okolicach. No jest ciemno, buro, szaro i ponuro, pochmurno, dlatego i w okna świecą się światełka, to trochę zawsze poprawia nastrój, no ale niestety nasze rośliny sądzą inaczej. Ja tych na półkach, powiem Wam, że od kiedy są dekoracje świąteczne, to nie za bardzo zapalam światła i myślę, że pokażę Wam te rośliny, które spisują się świetnie. No ja uważam, że jest bardzo dobrze, jak na ten zimowy czas, jak na tą zimową porę, to one sobie bardzo fajnie radzą i nie mogę na nie narzekać, a wręcz Wam powiem, że cieszą wzrok. No i tu w sumie będę je pokazywać tak dosyć stricte, to będzie w sumie taka jedna grupa. No może 2 czy 3 pokażę Wam inne, ale póki co skupię się na tych, które naprawdę świetnie sobie radzą. Jedna stoi koło telewizora, pewnie Wam pokazywałam ją niedawno, ale ja jestem nią zachwycona. Poczekajcie chwilę, bo Moli chce mnie odwiedzić, ona tutaj piszczy, bo się stęskniła za mną, ja niedawno wróciłam, o jak słyszycie, dotuptał i drugi pies, on również by tu przyszedł chętnie na stół, najchętniej by wpadł i jeszcze jakby coś do jedzenia było, to by zjadł, ale niestety nie. Więc dobra, słuchajcie, bo tu Moli ostro reaguje na mandarynkę, która znajduje się na stole. Moli jest wielkim fanem mandarynek, prawda? Lubisz mandarynki? Tak, kochasz mandarynki. Tak, Moli również je i mandarynki, i cytryny, i cebulę. Wszystko Moli zjesz, nie? Ty nie jesteś wybredna, nie? Yoshi też nie, on tam pod stołem jeszcze mnie podgryza. Więc zrobił się mały psi chaos, ale ja już Wam pokazuję te roślinki, które naprawdę dobrze sobie radzą. I myślę, że będzie zaskoczenie, może nie, ale już przejdźmy do nich. No nie mogłabym od niej nie zacząć, bo naprawdę wybija się na tle innych roślin, zbija się wielka, piękna, ogromna. Tą burzę, którą tam widzicie, to jest akurat syngonium arrow połączone z neonem, ale to już widać, prawda, że arrow tutaj do wybuch nowymi listkami. Wyglądają one cudownie, są wielkie, ogromne. Tu z tyłu widzicie za nią lampkę, ale ja akurat tej lampki ani razu w tym roku nie zapalałam. W ogóle to jest lampka od Spatyfilum, ono teraz się przeniosło, bo no tam w rogu mamy choineczkę i po prostu roślinki stamtąd wywędrowały do mojego syna, ale też sobie tam na chwilę zejdziemy, bo znajduje się tam również, nie będę Wam zdradzać, skupmy się na tej roślinie, którą tutaj mamy. No jest cudowna, jest wielka, ogromna, neonek troszeczkę gorzej se radzi, widzę, że muszę ponownie, widzicie ile ma pozwijanych listków, muszę mu pomóc porozwijać jakieś, ale rosną cały czas jakieś nowe się pojawiają. Ale to, czyż to nie jest piękne? Taki zwyklak ze sklepu, ale zachwyca, prawda? Więc jeśli byście chcieli taką mniej kłopotliwą roślinę, no to syngonium jak najbardziej. Bolączki syngonium to na pewno wciornastki. Słuchajcie, no tu właśnie jak są takie listki poskręcane, to jest opcja, że mogą być wciornastki. Ja to kontroluję. Na szczęście nie mają wciornastków, choć powiem Wam, że anturium wyłapało przędziora i tak samo alokazja z wariegacją również wyłapała przędziora, no ale no co zrobić, jak się nic nie zrobi. Psikam, kontroluję, staram się jak mogę. No jak widać, gdzie są brzydsze listki, to są takie stare, już naprawdę stare listki. Od spodu troszeczkę również się pojawia, ja ich nie usuwałam już, uhuhu, ale sama w sobie jest cudowna, zachwyca, wychyla się trochę w stronę okna, ale nie można na nią narzekać. I już Wam pokazuję następną roślinkę. No i tu mamy filodendronka.
Słuchajcie, spójrzcie, to jest Philodendron esmeraldense. On wypuścił, no długo to trwało, ale wypuścił w sezonie zimowym, no jesienno-zimowym, no i nowszego liścia i on jest ogromny, piękny, wielki. Jak podkładam rękę, no to widać, że jest dosyć długi. Jest niesamowicie piękny. Ja myślałam, że on nie będzie miał takich długich liści. Spójrzcie, on przyszedł do mnie tu z takimi maluszkami. No one trochę podcierpiały. Tu widać, że chyba nawet jakaś za duże wietrzenie było i troszeczkę ucierpiał. Ten też jest troszeczkę, no... No nie ma idealnych roślin, ale jakby spojrzeć na to, z jakimi liśćmi on do mnie przyszedł. Tam jeszcze takie maluchy ma na dole, które właśnie były. No to... Jest na co teraz popatrzeć. Marzył mi się taki właśnie z długimi listkami. W końcu ma. Na zdjęciu były długie liście, a do mnie przyszło takie śmieszne, w pół zaokrąglone lub takie totalnie malutkie, ale już jest. No, piękny, 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 piękny. Ale żeby nie było, że odeszłam od wątku syngoniowego, to możecie sobie chwilę popatrzeć, kiedy ja tutaj będę ściągać roślinkę. To spójrzmy sobie, o widzicie, ziemia trochę zapleśniała, trzeba będzie to usunąć, no tak bywa, u mnie się tak właśnie dzieje w sezonie zimowym, kiedy okna są mniej otwarte, no to u mnie jest taki standard, pozbywam się pleśni, nie sypię cynamonem, bo próbowałam kiedyś sypać cynamonem, ale cynamon też mi zapleśniał, więc no nie warto, tyle zachodów, wiecie. Nie przyniosło to efektów, próbowałam dwa razy i widzicie, to jest syngonium red spot tricolor. I wiecie, co ja przy nim zauważyłam? Że on jak ma trochę tego światła jednak mniej, to wypuszcza ładniej wybarwione liście. Ja się za jakiś czas zastanawiam, czy właśnie na wiosnę nie przenieść go gdzieś sobie tam na półki, niech sobie zwisa, w ogóle czy go nie zagęścić. To jest taki, naprawdę był taki czas, że przez dwa tygodnie nie było za dużo słońca, to wpuszczał liście. Ze dwa liście w ciągu dwóch tygodni i jednym właśnie był taki. Później znowu zrobiło się bardziej słonecznie, bardziej intensywnie i spójrzcie, nie ma w ogóle tej bieli. No i tutaj wychodzi już kolejny i widzę, że on będzie trochę jakby bardziej rozbielony. Ogólnie fajnie sobie radzi, przyrasta. To jest tylko taka jedna gałązka, którą nie mam odwagi przyciąć, ale jest, dobrze wygląda. No ale chciałam Wam pokazać tego jednego listka, mam nadzieję. Jeśli sobie będziemy może wspólnie obserwować, czy faktycznie, jak wiecie, ma trochę tego światła mniej, to będzie się ładniej mi wybarwiał. Ale samo przejście syngonium jak na razie bezproblemowe. Jak wspominam, o, ja to, ej, pieski, spokojnie, co wy takie nadgórliwe, o, patrzcie, co one robią, co wy robicie? Moluś, co ty robisz? A ten dziwak? Dziwak to już, o, nosi rekinka i tu będzie zaraz walka i wojna, więc ja was przepraszam, słuchajcie, no, o, radość jest, no. Najnowszy listek w Anturium, Crystallinum. Nie, poczekajcie, to jest Silver Blush, trochę podziurawiony. Jak widzicie, on ma takie delikatne, małe kropeczki, bo jego dorwał przędzior. Usuwałam ręcznie przędziorka, bo zauważyłam tylko dwa, ale no, usunęłam raz, pojawił się ponownie, więc poszedł ostatnio na oprysk i może Wam za chwilkę pokażę, jakiego teraz... Mam nadzieję, że mnie dosyć w miarę słychać fajnie, bo one strasznie tupotają, pazurkami walą. No, ale niestety no musiałam go opryskać, pokażę Wam ten środek, dostałam od znajomej nowy z Polski, więc zaraz go sobie poszukam, ale listek jest piękny. Ja się obawiałam, że po tych maluszkach, co tutaj wychodzą, one będą właśnie takie jak Crystallinum wyglądały, to był kolejny listek, no i ten to już jest tak naprawdę fajnie, fajnie, tak mocno rozbielone są te nerwy. Bardzo mi się podobał, ja widziałam właśnie takiego uzielonego listka i się zakochałam. Mówię, muszę mieć taką roślinę. No i w końcu ruszyła u mnie Monstera Esqueleto od Damiana z Zielonego Okna. Widzicie, pojawił się listek, więc czekam, aż się rozwinie. To jest roślina mateczna. Ja tu dostałam sadzonkę pędową. No i czekam, aż się rozwinie. Tak samo jak Chryzocardium od Eweliny. No, no nawet zimą szaleje, więc też bardzo fajna roślina. Widać, jak coraz bardziej się przewiesza. Ale ja chciałam Wam pokazać właśnie tą roślinę, która znajduje się u mojego syna w pokoju. Jedynymi roślinami, którymi w tym sezonie naprawdę tak dosyć intensywnie mi cierpią, to są niestety Epiprem. No, o, widzicie, ostatnio jak myłam okna, to usuwałam przy Was parę liści, a widzę, że pojawiły się kolejne dwa, no może nawet trzy. Dobrze, słuchajcie, idę tam zabukować miejsce u syna, żeby mi pokazał tą swoją roślinę.
No i jestem u syna w pokoju. Jak widzicie, tu sobie stoi El Chocoret z Monsterką. Tutaj mamy spaty film, które widzę, że trzeba podlać. I tak trochę w tym sezonie jakby delikatnie klapnięte jest. Ale widać, że wypuszcza nowe listki. Ja w ogóle mam tu plan przynieść lampę, bo jak nie ma słonecznych dni, to jest trochę zupełnie dalej od okna. To jest takie wykuszowe okno zakryte wewnętrznym balkonem, zadeszonym balkonem. Jest trochę bardziej w głębi, więc tego światła jest tu mniej. A jak mówiłam, no mamy ciemne dni, naprawdę ciemne dni, ale mimo tego, że mamy właśnie takie ciemne, nieprzyjemne dni, to spójrzcie, co tu się dzieje. To jest syngonium. Jeśli oglądaliście ten odcinek, to właśnie był ten syngoniowy miks. No tu widać, że gdzieniegdzie jakieś ubytki są, ale jeśli mam być z Wami szczera, to ja nic nie robiłam oprócz podlewania od tego czasu, kiedy sobie zasadziliśmy wspólnie tą roślinkę, więc nie usuwałam żadnych liści. No widać, że są tu takie jakieś delikatne straty, ale spójrzcie. Oj, musiałam się przesunąć. To jest najnowszy list w syngonium albo wariegacie. I widzę, że następny jest równie całkiem biały. Więc mimo tego, że tego światła tylko od czasu do czasu są takie naprawdę bezpośrednie promienie słońca, to spójrzcie, co tu się dzieje. Właśnie zauważyłam, że tu idzie następny, totalnie biały. Ale tu wyżej jest jeszcze jeden i on jest równie mocno wybielony. Ojej, no jest bardzo ładny, ale wiecie, no w takie ciemniejsze dni to troszeczkę strach, jak on wypuszcza takie liście, ale mimo wszystko to cieszy mocno, że tak fajnie zaczął się wybarwiać, a powiem Wam, że to już tak bardziej w zieleń mi szło niż w jakieś fajne kolory. No i liść za liściem coraz ładniejszy, ogólnie ta cała kompozycja no fajna jest i spójrzcie, jak mojito się tutaj rozszalało. Ono już poprzednio było dosyć wysoko, ale teraz to już w ogóle wybujało, poszło w górę, rośnie jak szalone i spójrzcie na te wybarwienia. No są cudowne, takie naprawdę mojito, piękny kolor, właśnie taka zieleń. Ja widziałam mojito, które były również bardziej białe niż zielone. Tu też jest jeden z nowszych liści, bo tu były chyba ze dwie lub trzy sadzonki. No szaleje ta roślina. I tu wybija nam się ponownie albo wariegata, więc te ciemniejsze, muszę w ogóle to podczepić, bo spójrzcie, tu tak poszło wszystko do góry, to się niczego nie trzyma totalnie, więc... Kolejną rzeczą, którą muszę naprawdę wykonać w planie jakimś w weekend, w planie mojego dnia, to jest podczepić trochę roślinę, żeby ona się fajnie tu przyjęła. Tu było również syngonium Red Spot. Nie trikolor, tylko Red Spot. I ono tak fajnie tu zaczęło rosnąć. Spójrzcie. I tutaj jest jeden z nowszych listków. No czyż nie jest cudowne? To jest roślina od Eweliny. Ten w ogóle będzie taki fajny, calusieńki, różowy. Ten jest piękny, taki naprawdę delikatny róż z zielenią. W sumie to niby czerwień, no bo red, ale no wygląda i rośnie tu niesamowicie dobrze. Co zauważyłam, że listki jednak są troszeczkę mniejsze, ale no jeśli chodzi o kolorystykę, to bardzo, bardzo zyskało to w tym miejscu. O, Wenlandii jest! No już myślałam, że gdzieś mi się ono zgubiło i obawiałam się, że je straciłam, ale jest tutaj! Fajnie, bo ono mi się tak podoba. Wenlandii to jest również odmiana syngonium. Ono ma takie piękne, welwetowe listki. No akurat ten nie jest zbyt piękny, ale ten tutaj lub ten najnowszy obok już mają naprawdę, no są fajne, takie welwetowe z białym paseczkiem przez środek. Tyle widzę, że muszę je troszeczkę tu podlać, bo obawiam się, że odrobinę mi się przesuszyły, ale jest na szczęście, bo już się martwiłam, że tak jak gdzieś mówiłam, że będę nagrywać sobie w głowie ten film, to chciałam Wam właśnie pokazać i sprawdzić, czy to Wenlandii jest. No troszeczkę ono tutaj jednak cierpi, ale myślę, że sobie poradzi. Jak już wypuszczę jakieś nowe liście i one są całkiem fajne, no to będzie z tej rośliny chleb, tylko trzeba troszeczkę zadbać, jak podlewamy sobie, żeby wiecie, więcej wody w to miejsce wlać. Tu do tego było syngonium Grey Ghost i ono również, patrzcie, najnowszy liść. Widzę, że wychodzi kolejny, muszę się poprawić, bo to jest tak... O, przesuńmy sobie. No, ruszyło z kopyta tutaj. Naprawdę to miejsce widać, że mu służy. To jakiś nie do końca rozwinięty listek jest. No nie, chciał się rozwinąć. To spójrzmy, czy coś tu po nim nie łazi przy okazji. Nie, chyba jest ok. Chyba jest ok, ale może tak prowizorycznie byśmy sobie tu w weekend, wiecie, weszli z jakimś... Aha, miałam Wam pokazać, zaraz Wam pokażę właśnie ten preparat i będziemy pomalutko kończyć, no bo ile można się zachwycać tym... tą fajną syngoniową kompozycją. I wiecie co, powiem Wam, że nawet mój syn z tego jest zadowolony, to tak całkiem fajnie się prezentuje. No teraz jest troszeczkę, jakbym powiedziała, zapchany innymi roślinami ze względu na sezon świąteczny.
ale tak to wcześniej stało, tak się prezentuje, więc fajna, gęsta roślina się zrobiła, dobrze to wygląda, nieźle się całe prezentuje. Co prawda trzeba by popodczepiać, ale to jest szczegół. Dobrze, już Wam pokazuję, co dostałam od znajomej, jako środek na przędziorka, wciornastka i będziemy zakończyć film. Ok, więc witam się z Wami z powrotem w tym samym miejscu, w którym zaczęłam ten film. Nawet syn w trakcie filmu, kiedy nagrywałam u niego, zrobił mi herbatkę. I wiecie, co to jest fajna herbatka? Ona pachnie delikatnie śliwką, bo jest śliwkowo-cynamonowa. Nazywa się... Nie mam pojęcia jak... Coś tam z lodem. Ale jest dobra. Wczoraj próbowałam. Jest dobra, taka lekko słodka, bez słodzenia. I taki ma aromatyczna, jest aromatyczne, tak fajnie, tak pogardne, takie zostawia, nie wiem, takie przyjemne wrażenie. To jest takie zioło, które właśnie takie przyjemne wrażenie na gardle zostawia, ale zapomniałam, jak ono się nazywa. No dobra, ale tak przy okazji przyniosłam Wam właśnie to, co dostałam od znajomej i właśnie pan, który sprzedawał, to była pomiarka, polecił, że to jest bardzo fajne, jeśli chodzi właśnie o wciornastki, nawet o przędziorka i tak samo o wełnowca. Tak to się prezentuje. Ona gdzieś to w Polsce sobie kupiła i przy okazji wzięłam jej, więc jestem jej bardzo wdzięczna. To moja imienniczka. Już jej dziękowałam i wiecie, no to nie będę jej teraz dziękować i tak chyba mnie nie ogląda, ale bynajmniej. Bardzo fajny preparat, no znaczy się nie wiem, czy fajny Ortus 05SC. Dokładnie, Ortus 05SC i teraz właśnie próbuję ten. Miałam wcześniej chyba też jakiś Ortusa, ale inny, z innej firmy, więc zobaczymy, jak ten się sprawdzi na przędziorku, bo podobno przy przędziorku dobrze je zmieniać, żeby wiecie, te kolejne pokolenia mogą się uodpornić na to, co mamy, więc teraz psikam raz, na zmiennie, raz tym, raz tamtym, tamtym to chyba jest Magnus, tak mi się wydaje. Więc zakupiłam sobie nowy, na szczęście dostałam nowy, dostałam nowy środek, bo ciężka droga ze mną i właśnie z tymi roślinami, no ten przędzior nie odpuszcza, tym razem jest czerwonymi kropeczkami. Ta-dam. Więc jeśli macie również jakieś szkodniki, no to nie przejmujcie się, nie tylko Wy, ja również i pewnie czasem nie zauważymy przy większej ilości roślin, czasem nie widać tych szkodników, a one sobie grasują. Wiecie, jak to jest, nie? Są 2-3, potem dopiero widać taki totalny najazd. Na Gloriozum też ostatnio znalazłam, natomiast nie czerwone, a czarne. Więc również, jak pryskałam już te anturie, zawsze staram się, tak wiecie, przynajmniej ze 2-3 rośliny dookoła również psiknąć, a najlepiej cały parapet, tak dla wiecie, tak na zasięg, dla pewności. Więc no jest jak jest, zima nie oszczędza, nie tylko brak światła, ale również właśnie szkodniki dają radę. Mimo że nie przynosiłam żadnych nowych roślin, no to gdzieś się zaplątał i tada, mam go. mam i ja również przędziorka, no bywa. Nie przejmuję się tym jakoś mocno, wiecie, usuwam to, co widzę, to usuwam mechanicznie, czy wiecie, czy ścieram, czy coś tam, pryskam. Jest jak jest, trzeba sobie z tym jakoś radzić. Na szczęście są jakieś tam środki, no ja używam chemii, choć powiem Wam, że dobroczynne roztocza fajnie się sprawdziły. Niestety, a to dłuższa historia jest, bo chciałam sobie zamówić przez zielony parapet. Teraz jest za chłodno, więc chyba raczej nie będę zamawiać, chociaż dałoby radę o tej porze, jaka jest, że wiecie, nie ma minusowych temperatur, ale to dłuższa historia, jeśli chodzi o zielony parapet, tam tak dziwnie to jakoś wyszło, nie rozumiem, jeśli... No dobra, już nie będę się rozkręcać w tym temacie, a żegnam się z Wami, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i co, do zobaczenia w następnym filmie. Pa!